Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejna Danganronpa. Jeżeli nie wiecie, czym są Danganronpy, są to fanowskie Danganronpy stworzone przez ludzi. Zresztą tutaj myślę, że od początku jest taka delikatna fala tego bycia fanowską Danganronpą. Aczkolwiek projekty, które graficznie być może nie świecą tak od razu na pierwszy rzut oka, wcale nie muszą być złe. Przypomina mi się Rompa H2 chociażby, która była pomimo swojej kiczowatości całkiem ciekawym przeżyciem. No teraz na ekranach Danganronpa Live or Die, albo w sumie nawet nie wiem jak to do końca zaakcentować, bo mamy te pierwsze trzy literki Live podkreślone, a te jest malutkie. To może być jakiś znak. Live mi się kojarzy tylko i wyłącznie z programem takim, którego się używa przy wirtualnej rzeczywistości. Jest taki program na Steam, ale to taki off-top. Słuchajcie, moi drodzy, kolejna seria. Skończyliśmy dopiero co Shattered Hope, a właściwie wszystko co z tego Shattered Hope było. Czas na coś nowego. Gierka jest ciekawa, jest to gierka, to już jest bardzo ciekawy fakt. Po drugie, ta gierka ma aktualnie chyba 4 rozdziały i to chyba nawet z Deadly Life'em, więc mamy aż 4 rozdziały gry. Jeżeli będzie jakkolwiek dobra, no to zapowiada się naprawdę ciekawie. Jest to gierka polecona przez was, rzadko się zdarza, żebym usłyszał o jakiejś gierce albo serii do oglądania, której nie znam, a ta akurat się, no taką właśnie była. Okazało się, że kompletnie jej nie znam, no i słuchajcie, 4 rozdziały, robione w RPG Makerze, czyli w sumie jak Super Danganronpa Another i Super Danganronpa Another 2. No nie spodziewałem się tego samego poziomu, aczkolwiek miło, pod nawet niezbyt dobrą warstwą graficzną, pod takim topornością RPG Makera może ukrywać się naprawdę fajny projekt. I mam nadzieję, że taki projekt właśnie przed nami stoi. Nie mam pojęcia, co tu się działo, nie znam nic z tej gry. Te postaci widzę właśnie po raz pierwszy, się im przyglądam jakoś bardziej. Już jakiegoś piłkarza widzę, już jakiegoś chyba detektywa, już jakąś tancerkę w kimonie. Zobaczmy, co to będzie. Zobaczmy, czy to będzie coś w stylu Showtime, czy może coś raczej w stylu takiego jakiegoś czarnookrojenia turnieju. Ja jestem podekscytowany. Sprawdźmy to. Klikam New Game. No i zobaczmy. Możesz zacząć nową grę, kontynuować od dalszego rozdziału, albo sprawdzić Free Time Mode. W Free Time Mode możesz sprawdzić wszystkie Free Time Eventy w grze bez ograniczeń czasowych. Genialne. Genialne, serio, to nie jest sarkazm, to jest genialne. Czemu czegoś takiego nie ma w zwykłych rompach? Trzeba się bawić albo w jakieś tryby szkolne, albo coś. Ktoś by chciał podejść i wszystko po prostu sprawdzić. Genialne. No myślę, że Free Time Mode to może trochę później, prawda? Zacznijmy nową grę. Aru i Raven. Doszło mi jakieś słuchy, że to jest w ogóle ktoś z Polski, nie wiem czy zamieszany w całą tą fanowską rompę, czy w jakąś jej część, ale jeżeli tak, to pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że będę się dobrze bawił. Oczywiście, Prologue Children of the Grave, czyli jakby dzieci z cmentarza. Przywitało mnie w tej Danganronpie tak naprawdę muzyczne apogeum prosto z rompy, czyli te soundtracki takie, które zazwyczaj w tych fanowskich produkcjach się pojawiają. No ale to też mnie nie zraża, jestem po prostu ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Ha? Co się dzieje? Nic nie widzę. Moja głowa boli tak bardzo. Co się ze mną stało? Nic nie pamiętam. Gdzie jestem? Kim jestem? Proszę wpisz swoje imię. Naprawdę swoje imię nawet wpisuję. O, ja cię nie mogę. Bobru pierwszy raz będzie w grze. No, tego jeszcze nie było. Ciekaw, może to będzie coś zupełnie innego niż rompa. Dan? Och tak, pamiętam. Nazywam się Megumi Edogawa. Halo, nie to wpisałem. Megumi Edogawa, okej. Okay. Ludzie nazywają mnie Ultimate Mystery Writer. Mystery Writer, nie jestem pewien, czy to jest osoba, która pisze takie nowele tajemnicze, czy też to jest Mystery Writer, to jest... Ale to był Ghost Writer, to jest taka osoba, która jakby pisze za kogoś teksty. No, załóżmy, że to jest po prostu pisarka. Pisarka takich tajemniczych powieści. Powieści tajemniczych, trzymających w napięciu być może. Ja sobie tylko przygotuję od razu dokument, wam też polecam, jeżeli nie chcecie się pogubić zaraz w nowym Fanganie. No i zobaczmy tak naprawdę sobie. Po pierwsze, Megumi Edogawa i to jest Ultimate, chyba że my jesteśmy dalej Bobrym, a to ktoś nas po prostu znalazł. Ultimate, no nie wiem, nazwę to pisarka na razie, żeby było prościej. Okej. Okay.
No boczek. Ultimate Mystery pisarka. No dobra. Jak widzicie, no grafika raczej paintowa. A moje oczy zaczynają znowu dobrze działać. A, mały pokój. Co to za miejsce? Co ja tutaj robię? Czy ktoś mnie tutaj przyprowadził? Ale czy oni pamiętam? To jest skurzające. Czy mamy motyw amnezji, taki standardowy dosyć? Cóż, I guess. Czy to nie ta gra? Znowu I guess? Chyba muszę się rozejrzeć, żeby się czegoś dowiedzieć. Mam nadzieję, że drzwi nie są zamknięte. No tak, kiedy kontrolujesz postać, możesz zapisać grę w menu, które może być otwarte przy pomocy escape'a. Och, dzięki Bogom. Okej, jestem prawie pewien, że to jest polska gra. Że ktoś z Polski jest to zamieszany. Taka ilość HP nie może być przypadkowa. No dobra, mogę spadać rzeczy. O, też X-em się da tam wejść. No, nie mam interakcji z przedmiotami za bardzo. To miejsce, w którym się znalazłam. Zaskakujące, tyle mogę powiedzieć. Czy to jest jakaś posiadłość? O. Okej. Okay. Przypomina mi to, pomijając to, że jakby muzyka jest zapętlona tak jakby na dziko, nie związana z tym, że wchodzę, pomyślałem, czy wychodzę. Bardzo mi to przypomina RPG Makery, w które kiedyś grałem. Jakieś takie historyjki. O, słyszę głos z korytarza? Czy ktoś tam jest? Podejrzewam, że Megumi jest naszą protagonistką. Znaczy, witamy cię, Megumi. Będę czytał normalnym głosem, zazwyczaj protagonistów, czy żeńskich, czy męskich, czytam tak, bo to po prostu za dużo jest tekstu, żeby udawać ci kobiecy głos, a wiem, że nie zawsze te moje udawane głosy są zbyt celne, także sprawdźmy to. To o to pomieszczenie chodziło? Nie tędy. Mam jakieś rodzinę? Nie, nic nie mogę sprawdzić. No w korytarzu jest pusto, szczerze powiedziawszy. Ale to rzeczywiście wygląda posiadać, to jest winda, nie działa, nie działająca winda. Jadalnia, nie tędy, nie tędy. Okej. Okay. Weszłam do pokoju i... Ale, już widzę dużo osobistości. Ten po prawej wygląda jak mechanik, widzę jakąś jakby praktykantkę. Widzę strażaka chyba. Ten po prawej wygląda jakby zabrał górę stroju Shuichiemu Seiharze. Halo? Wow, jest tutaj tak wielu ludzi. Nigdy nie widziałem ich wcześniej. Oj. Ile nas jest? 16? To jest chyba youtuber. Ma fuck yeah i ma symbol YouTube'a na koszulce. Czyli to wisiorek jakiś jest. O, super, więcej ludzi. Cześć! Chyba jesteśmy, teraz płyniemy jedną łodzią. W sensie, no jesteśmy, nie wiem, co się mówi po polsku, płyniemy na tej samej łodzi. Jednym słowem, mamy wspólny cel. I co to niby za cel? Ciężko zobaczyć? Jesteśmy zamknięci. My wszyscy obudziliśmy się w tym miejscu. Nie było okien, ani nic. A jedyne wyjście, jakie znaleźliśmy, wydaje się być zamknięte przez masywne metalowe drzwi. Nie da się ich otworzyć? Nie! Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale nic z tego. Nie ma żadnych klamek, ani dziurek. Ach, te cholerne drzwi mnie wkurzają. Tasów do bani. Czy ktoś z was coś widział? Ktoś, kto mógłby powiedzieć, co się dzieje? Nie. Nie ma tu nikogo poza nami. I nikt z nas nie pamięta, jak się tutaj dostał. To jest chyba grupowa amnezja, bardzo intrygująca. Tak, nic nie pamiętamy. Ona wygląda trochę jak Kaede. Och, więc to nie tylko ja. Tak, wszyscy jesteśmy w tym samym... Wszyscy znaleźliśmy się w tej samej sytuacji. Ja musimy pracować razem, żeby się stąd wydostać. Okej, okay. Na razie pierwsze wrażenie wydaje się takie mocno sztampowe. W sensie, jakby oni szli po scenariuszu rompowym. To nie jest taki naturalny dialog, tylko taki bardzo... Okej, okay, punkt odhaczony, ale na razie dajmy temu szansę. O, mam dość. Nic tu nie zrobimy, wychodzę. Tak, chyba musimy się gdzieś rozejrzeć. Może powinniśmy rozejrzeć się po głównym korytarzu. Tak, chodźmy. Poczekajcie na mnie. Okej, ty został? Wszyscy wyszli. Wszyscy, no prawie. Okej. Na wszelki wypadek zapiszę sobie na dwójeczce. Cóż, witaj. Ej, nie idziesz z nimi? Nie, nie śpieszę się. Na pewno w końcu znajdziemy stąd wyjście. Okej, okay. Zastanawiam się, czy możecie do talent.
białe włosy dają taki vibe, że on będzie... Jeszcze ta muzyczka się odpaliła z rąpy drugiej. Czy to będzie taki nagli do tej serii? Poza tym, chyba się jeszcze sobie nie przedstawiliśmy. O tak, wszystko działo się tak szybko. Nawet nie powiedziałem, jak się nazywam. Nazywam się Megumi Edogawa, jestem Ultimate pisarką novel. Pisarką, zostaniemy przy tej pisarce. Cześć Megumi, miło mi cię poznać. Nazywam się Yukito Ishida. Ludzie nazywają mnie Ultimate Szczęściarzem. Nagito, Ultimate Szczęściarz. W sumie tak bardzo miał design taki, no jakby nie przedstawiający żadnej konkretnej cechy, że mogłem się domyślić. Yukito Ishida. Ultimate Szczęściarz. Okej. Na razie wydaje się być spoko, ale znając życie, wiecie, jak takie postacie kończą po pierwszym rozdziale. Albo martwe, albo szalone. Ultimate Szczęściarz? To interesujący talent. Skoro tak mówisz, a mnie jest dosyć nudny. Jedyny powód, dla którego zostałem nagrodzony tym tytułem, był taki, że zostałem przyjęty do prestiżowej szkoły przez loterię. Nie wygrałem miliona dolarów, a nic z tych rzeczy. Szczerze, to na co dzień nie uważam się za szczęściarza. Myślę, że twój talent może być bardziej praktyczny, Megumi. No nie wiem. Czuję, że niesamowite szczęście dużo bardziej pomogłoby w takiej sytuacji niż pisanie novel. Cóż, mam nadzieję, że masz rację. To będzie zajebiste. Jeżeli bylibyśmy tacy szczęśliwi, że drzwi by po prostu się otworzyły, racja? To chyba nie będzie takie proste. Więc idziemy do reszty? Chyba nie zaszkodzi się rozejrzeć. To na pewno lepsze niż stanie tutaj. Okej. Pójdę z tobą. Możemy przestawić się z resztą, kiedy już tam będziemy. Na razie mam mocne vibe H2O, przyznaję. Ale to naprawdę nie szkodzi. Zobaczmy, dajmy szansę, zobaczymy, jak będzie się rozwijał. Tu mam pierwszą osobę. Okej. Jakiś szeryf, Ultimate, z tą gwiazdką tutaj? O, witajcie. Ty jesteś tą nową. Jaką nową? Przecież wszyscy się dopiero poznaliśmy. Cześć, jestem Megumi. Cześć Megumi, jestem Ryo Nagisa. Jestem też znany jako Ultimate Detective. Okej, fajny talent. Ryo Nagisa. Ryo Nagisa bardziej to się czyta, wydaje mi się. Ultimate Detective. Okej, detektyw i szczęściarz odhaczenie, to takie standardy. Detektyw? Wow, to brzmi spoko. Więc panie detektywie, jakieś tropy, co tu się dzieje? Aj, panie detektywie, a czemu pan jeszcze nie wie, jak rozwiązać tę sprawę? Jeszcze nie. Nie znaliśmy jeszcze ani jednego wyjścia. Nie mam pojęcia, kto nas tu sprowadził. Ale ustaliłem, że wszyscy ludzie mają tutaj talenty Ultimate. To jest coś, co mamy wspólnego. Jaką lupę sobie wyciągnął. Więc myślisz, że nasz porywacz chce zebrać tutaj jak najwięcej Ultimate'ów? Na to wygląda. Ale po co? Na razie nie mam pojęcia. Będę dalej kontynuował swoje śledztwo i dam wam znać, kiedy dowiem się czegoś ważnego. Dziękuję, będziemy czekać. Mam nadzieję, że on naprawdę coś znajdzie. Jeszcze jedno. Myślisz, że ktoś z nas może być podejrzany? Wszystko jest możliwe. Nie chcę wykluczać tego w tym momencie, ale nie mam na razie wskazówek, które wskazywałyby na kogoś konkretnego. Cóż, życzymy w takim wypadku powodzenia w śledztwie. Dziękuję. Okej? Powiem tak. Na pewno jakiś zalążek charakteru jest. Nie powiem, żeby to była pusta postać. Miał taki vibe, no. Wydawał się być taki spokojnie opanowany. Takie odniosłem wrażenie. Na razie raczej plus. To jakaś DJ-ka? Oj. Co? To nie brzmi zbyt przyjaźnie. Ultimate, nie wiem, niedźwiedzica? Ale jeszcze nic nie powiedziałam. Nawet nie próbuj. Marnujesz mój czas. Chciałem po prostu się przywitać i się przedstawić. Jestem Megumi. A ty? Nie mam czasu na zaprzyjaźnianie się. Chyba nasza przyjaciółka nie jest w nastroju na rozmowę. Możesz przynajmniej powiedzieć, jak się nazywasz? Nie idziemy ci przeszkadzać. Powiedz, chcę wpisać do dokumenciku. O, mogę. Jestem Lordem Ciemności. Alucard Eldritch. Ultimate Gotka. Okej. I got it. Alucard Eldritch. Druga część to nazwisko, powiedzmy. Kojarzy mi się z Lovecraftem. Jestem ciekaw, czy taki był. Czy to był Eldritch, to starożytni chyba. Wow.
Pani Ciemności? Oryginalne imię, chyba że to nie jest pani. A Lucar to nie jest przypadkiem... imię męskie? Czyżbym właśnie popełnił to, co popełniłam, co Fangame'a? Pomyliłem właśnie kobietę z mężczyzną? Ale jeżeli to jest twoje imię, to tak będziemy cię nazywać. To byłoby niegrzeczne, żeby pytać, jakie jest jego prawdziwe imię, to jest koleś! Czemu ja mam takie... czemu tak jest? Zawsze to samo. No bo te takie, jakby nie wiem jak to nazwać, takie... No te pączki tutaj na głowie mnie zmyliły. Doceniam to, chociaż... Możecie do mnie mówić Ultimate God. Ultimate God? Jak ten talent działa? Proste. Został nagrodzony, został mi przekazany jako nagroda i docenienie mojego totalnego oddania kulturze gotyckiej. Cenisz sobie estetykę i poczucie mody, która nie jest dla mnie tajemnicą. Chociaż proszę nie rysować to, co zostało powiedziane. Chyba są różne talenty. Okej, przedstawiłem się. Nie przeszkadzajcie mi. Ta nasza bohaterka wygląda, jakby miała takie derpa na twarzy. Tak czy siak. Mamy jakąś postać Chanibiu. Chyba zawsze musi taka być, prawda? Ja, to jest jakaś ultimate, nie wiem, księżniczka, indianka. Hej, chciałem się przedstawić. Jestem Megumi, ultimate pisarka. Pisarka nowel tajemniczych? Wow, ta sytuacja jest... Na pewno ma w sobie tajemnicę, więc mam nadzieję, że napiszesz nam jakieś wyjście. Co? Powtórzę za Megumi. Co? O, daj spokój, to taki żarcik. Żarcik, kosmonaucik. To był kiepski żart. Właściwie to nie brzmiało zbyt zabawnie. A, mam też lepsze. Żarty na każdą okazję, czy to jest... Błaźnica? Jesteś Ultimate Jokerem? Blisko, ale nie do końca. Jestem Eri Shimura, Ultimate Komediantka. No, mam nadzieję, że moje boki zostaną zerwane, a kapcie wyrzucone z moich nóg. Eri Shimura, Ultimate Komediantka. Okej? Cóż, to prawie to samo. Może trochę bardziej fancy, takie dostojne. No, nieważne. Hej, wiecie, znacie ten żart o kurczaku, który idzie do dentysty? Chyba nie mamy teraz czasu na żarty. Ha, rozumiem. Cóż, w porządku. Myślę, że każdy moment osobiście jest dobre żarty. Szczególnie takie ciężkie momenty jak ten. Żarty pomagają obniżyć napięcie i sprawiają, że atmosfera jest bardziej pozytywna. Chyba są bardzo ważnym aspektem kultury naszej. Tak, ale one muszą być dobre. To głębokie. Chyba się nie mylisz. Wciąż, I guess. Wolę pozostać poważna, aż dowiemy się, co się tutaj dzieje. Okej, więc zostawiam was. Pa! Nie mój rodzaj postaci. Wydaje się mi taką bardzo budżetową Satsuki. Którą tutaj mamy? O, a Wytor to? To jest jakiś pewnie chemik, jakiś... albo jakiś dentysta? Jestem Megumi, ultimate pisarka, a ty? Rin Fukui, ultimate farmaceuta, czyli aptekarz. Spoko, spoko bardzo. Nie wiem, czy to tłumaczy bardziej tak czy tak. Chyba będzie bardziej poprawnie mimo wszystko ultimate aptekarz. Znaczy farmaceuta też nie jest złe. Miło mi cię poznać, Rin. Cóż, przynajmniej... Wydajesz się być level red enough, wystarczająco ogarniająca. A co masz na myśli? Niektórzy z tych ludzi wydają się być całkowicie nieokiełznani. Niektórzy panikują, inni mają jakieś... po prostu śmieszne teorie, wyssane z palca. To jest całkowicie nielogiczne, nie wytrzymam. Ja mam tutaj jakiegoś intelektualistę. Nie lubię tego twojego kpiarskiego tonu. Uważaj, Yukito. Ona wydaje się być straszna. Ona?! To jest kobieta, tak? Tak, uważam się za intelektualistkę. Dlatego zawsze próbuję zachowywać się logicznie. Okej, no teraz się grali. Pomyliłem chłopa z babą i babę z chłopem. Super.
A co twoja rodzina mówi o takiej sytuacji RTA? Najważniejsze, pozostać w spokoju, a potem ostrożnie rozejrzeć się, szukając wyjścia. Jeżeli to nie zadziała, poczekać. Ktoś na pewno do nas niedługo dotrze. Nieważne, czy jest przyjacielem, czy nie. Ma sens. Swoją drogą, czy myślisz, że powinniśmy współpracować z innymi ludźmi, czy trzymać się solo? Nie mam właściwie żadnego powodu, żeby komukolwiek ufać. Z tego co wiem, każdy z was może być osobą, która nas tutaj postawiła w tej sytuacji. O, to jest chłodne spojrzenie. To brzmi strasznie, ale nie mam nic innego do udowodnienia. Cóż, bardzo dziękuję za rozmowę. My się jeszcze trochę rozejrzymy. Okej. No taka dupkowata postać na razie. Nic takiego super specjalnego. Witaj. O, hej. Ona może być fajna. Jestem Megumi, a ty? Cóż. Mamy problem. Chyba straciłam wspomnienia. Czuję, że oszukuję. Wszyscy straciliśmy, nikt nie pamięta, jak tu się dostał. Nie, nie rozumiecie. Nie chodzi o to. Nie pamiętam niczego. Nie pamiętam niczego przed obudzeniem się tutaj. Nie wiem nic o sobie. Kim jestem? Jakie jest moje imię? Wow, to musi być do bani. Okropne, mam nadzieję, że szybko odzyskasz wspomnienia. Też mam nadzieję. To bardzo straszne. Więc jak powinniśmy cię nazywać, jeżeli nie pamiętasz swojego imienia? Chyba pamiętam jakąś część. To było fu? Fu. No jak fu, to fu. Okej, wydaje się być ciekawa. Ultimate, 3 znaki zapytania. Mój ulubiony talent. O, więc niech będzie fu. Mam nadzieję, że niedługo będę w stanie porozmawiać z wami, używając mojego prawdziwego imienia. Powodzenia, fu. Dzięki. Okej, dalej. Może ta osoba? Hej! Hej, jestem Megumi, Ultimate Pisarka. A ty jak się nazywasz? Jestem Chidori Sato, Ultimate Aktywista. Okej. Chidori Sato, Ultimate Aktywista. Zobaczmy, co to wyjdzie. Nazywa się niebezpiecznie. Aktywista to bardzo fajny talent. Dziękuję. Rzeczywiście sporo spędzam czasu w wolontariacie. Wszystko, żeby pomóc tym, którzy potrzebują pomocy. Więc czy pomogłeś kiedyś komuś w naszej sytuacji, podobnej do naszej? Pracowałem z wieloma ludźmi, którzy byli ofiarami porwań. Tak. Zazwyczaj byli dosyć... czuli dosyć dużą traumę z tego powodu. Biedactwa. Czy to oznacza, że wszyscy też będziemy mieli traumę po tym? Strasznie dziwna i abstrakcyjna myśl do zastanowienia się. To takie nietypowe, że teraz znajdujemy się w tym samym stanie, co tamci ludzie, prawda? Tak. Naprawdę... niepokojące. Czy masz jakikolwiek pomysł, dlaczego tu jesteśmy? Nie za bardzo. To nie jest raczej nic dobrego, I guess. Więc co powinniśmy zrobić? Cóż, powinniśmy pracować razem, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Jesteśmy w tym wszyscy razem, więc powinniśmy działać razem. Przynajmniej ona wydaje się być pozytywna. Ona? Uważ ludziom tutaj? Nie sądzę. Żeby miała człowiek wybór. To jedyny sposób, żeby radzić sobie z sytuacją. Jeżeli zaczniemy walczyć ze sobą, to nie skończy się dobrze. I guess tak. Mam nadzieję, że reszta będzie też samo współpracująca. Okej, myślę, że powinnam pójść zacząć się z resztą. Uważnie na siebie, Megumi. Okej, to jest postać, która realnie wywarła na mnie fajne wrażenie pozytywne. Nie mówię, że to jest taki faworyt, który będzie zarywał moje rankingi, ale na razie wydaje się być spoko. Zobaczmy tutaj. Hej dziewczyno, jesteś super urocza, wiesz? Dzięki chyba? Nie, serio, urocza, jędrna, czy też krągła, wszystko wygląda dobrze. Laseczka. Co? Wartoś tutaj, doceniam twój wygląd. Słuchaj, ty też nie wyglądasz jak koleś. Też jesteś dosyć hot, muszę przyznać. To jest laska. Więc co tutaj robicie, ciasteczka? Nie mówcie mi, planujecie coś zbereźnego? Co? Nie!
Dlaczego nawet to sugerujesz? Wyluzuj. Sobie jajcuję z tobą. Stać wielką ilością osób? Ciężko znaleźć prywatne miejsce. Chyba, że chcecie, żeby ktoś was oglądał, prawda? Co jest z nią nie tak? Jakaś... erotomanka. Czy możemy po prostu się przedstawić i iść dalej? Jestem Megumi, Ultimate pisarka. Hej Meg, jestem Nene Amemura, Ultimate raperka, jeżeli preferujesz. Yo. Okej, Ultimate raperka. No wyglądała trochę jakby była... b-boyem, wersji powiedzmy, nie wiem, bigger. Chodzi mi oczywiście o taką osobę, która tańczy o takiej muzyki i robi te wszystkie, powiedzmy, manewry. Nie wiem, to właśnie nie chcę nikogo tutaj obrazić, ale po prostu nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Nene Amemura, Ultimate raperka. Czyli na razie mamy 2, 4, 6, 8, 9 osób. Zostało jeszcze 7 osób. Pamiętaj, to jest raper przez 2P. Nie napisz to źle. No lepiej nie napisz, bo raper przez jedno P, powiedzmy, który czytany jest trochę inaczej, to nie jest dobre słowo. Jestem super utalentowana. Kiedy czuję flow, mogę rapować ile tylko wlezie, yo. Jak ona to w ogóle robi? Chociaż jak mam być szczera, preferuję wolniejsze kawałki, przez to ters jest mocniejszy. A masz rację. Sorry. Nie znam się za bardzo o rapie. Powinnaś była spróbować. Może ci się spodoba. Możemy mieć walkę rapową na siebie. A, chyba nie. Ale dziękuję za spędzony czas. Trzymaj się więc. Okej. Całkiem spoko postać. Nie mam w sumie za dużo do zarzucenia. Wydaje się być ją spoko. Hej. Oho, to ten, co myślałem, że to jest Shuichi. Nie wiem, to ci informatyk będzie? Hacker? Jestem Megumi, Ultimate pisarka. To nie idzie zbyt dobrze. Chyba nie chcę odpowiedzieć. Dlaczego miałbym to zrobić? Nie mam za to nic. Potrzebujesz jakiegoś powodu, żeby pogadać z ludźmi? A wy nie? Nie? Po prostu gadam? Słuchaj, możesz przed nami powiedzieć, jak się nazywasz? W porządku. Haruo Miyamoto, Ultimate hacker. Zgadłem. Nice. Haruo... Nie wiem, czy to jest laska czy facet. Miyamoto. Wydaje mi się, że to jest facet. Ultimate hacker. Hacker? To brzmi... O Jezus, no brakuje mi słowa. Użytecznie. To byłoby możliwe, żeby użyć twojego talentu i na przykład otworzyć te drzwi? Czy widziałeś tam jakieś panele komputerowe? Ponieważ ja nie widziałem. Poza tym, powiem ci coś. To hakowanie nie jest robienie jakiejś magii przez dotykanie klawiatury. To jest znacznie bardziej skomplikowane. Nie zrozumiesz. Nie jest zbyt grzeczny, to jest pewne. Już zirytowałaś mnie, super. Mówiłem, że nie ma sensu tej rozmowy. Oj, nie bądź taki, chcieliśmy pogadać. Może powiedz nam, co sądzisz o sytuacji. Jest do dupy. To tyle? Nie obchodzi mnie reszta, ale chcę się stąd wydostać tak szybko jak mogę. Nie mam na ciebie czasu, nara. Okej, ale ty dzwoniłeś? Pomimo bycia dupkiem, powiedziałbym, że to jest postać, która będzie całkiem spoko. W sensie ten, co był teraz. Cholera! To jest do dupy. Czy my przeszkadzamy? O, sorry, nie możesz się skontrolować. Ta sytuacja mnie mega wkurza. Zostaliśmy zamknięci i nawet nie wiem dlaczego. On nie wydaje się być tym złym, tak myślę. Tak, rozumiem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas był zadowolony tym, co się dzieje. Swoją drogą, jestem Megumi, Ultimate pisarka. Eja, jestem Katsuya Heyabashi. Znany też jako Ultimate czyściciel. No to ja stawiam, że to jest mechanik. To się przestrzeliłem, a w sumie ten uniform no, mógł przyznać albo na jedno, albo na drugie. Ale pewnie byłby bardziej pobrudzony, jeżeli by tak było. Heyabashi. Ultimate, no taki woźny to przetłumaczyłem, ale to no, taki jest dozorca, woźny, coś w tym stylu. Woźny.
okej. Okay. Spoko talent. Wydaje się być na razie miły przede wszystkim, a to jest bardzo dobra cecha. Woźny to bardzo użyteczny talent. Dzięki. Wielu innych ultimate'ów patrzy na mnie z góry, ponieważ nie mam jakiegoś dostojnego talentu jak ultimate księżniczka czy ultimate bogaty dupek. Niestety, to są wysokie pozycje i one często są nie szanują tych, które są pod nimi. Ta, nie musicie mi mówić. Ci ludzie są tacy do dupy. Nie byłbym zaskoczony, jeżeli by się okazało, że są powodem, dla których mam problem ze złością. Podoba mi się to. Nie mamy jakiegoś rozdwojenia osobowości, nie mamy jakiegoś bezpodszycia rzeczy. Tutaj mamy po prostu gościa, który z jakiegoś powodu, czy ma taki jakiś powód bardzo prosty, ale no powód, dla którego jest taki, no powiedzmy, opryskliwy. Rozumiem. Rozumiem. Swoją drogą, dlaczego myślisz, że powinniśmy... Co według ciebie powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Szukać wyjścia? Czekać, aż coś się stanie? Słuchaj. Nie jestem zbyt dobrym myślicielem. Nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, że jeżeli złapię osobę, która nas porwała, skopię jej tyłek. A to nie będzie takie proste. Mam przeczucie, że możemy ich niedługo zobaczyć, czy tę osobę. Życzę ci szczęścia. Dzięki. Wasza dwójka jest miła. Jak inni tutaj. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd niedługo. Okej, więc trzymaj się. Na razie te postacie na dywanie tutaj wydają się być najciekawsze. Zarówno ten woźny, ta raperka. Myślę, że coś może z tego być. Zobaczmy na górze, to jakaś... Jakaś druidka, jakaś driada. Wow, co się dzieje? O nie, przepraszam. Padliście na mnie to tyle, przepraszam. Chyba w sumie trzeba się obchodzić delikatnie. Nie musisz przepraszać dwa razy, naprawdę. O, przepraszam za to. O nie, znowu to zrobiłam. Jak delikatna jest ta dziewczyna. W porządku, proszę uspokój się. Okej. Jestem Rumi, swoją drogą, a ty? O, chcecie usłyszeć moje imię? To bardzo miłe. Jestem Ayaka Higanbana. Ludzie czasami nazywają mnie Ultimate Ogrodniczką. Widzisz. Nie wygląda to super wygodny strój do ogrodowania, powiedzmy. Ale okej. Higanbana. Ultimate Ogrodniczka. Dobra, została zapisana na listę. Ale nie jestem pewna, czy zasługuję na ten tytuł. Nie jestem taka dobra. O, na pewno jesteś świetna, naprawdę. Jeżeli tak mówisz... Ale się łatwo przekonała. Strasznie łatwowierna. Co się stało? Jesteś po prostu dla mnie taka miła. Zachowuj się normalnie, to nic wielkiego. Okej. Czy możemy zostawić cię samą? Boję się, ale chyba dam radę. Chyba. Racja, uważaj na siebie. Oj. Wybaczcie, teraz dobrze jest? Dobrze, tak mi się przestawiło. Super przycisk oczywiście odcisnąłem. O, teraz spoko. Halo? O. Zapiszmy sobie szybko. No i problem jest, no, z piłkarzem. Myślę, że to jest piłkarz. Piłkarz albo pianista. Któryś z tych dwóch? Ej, hej! On wydaje się być pełen energii. Kim jesteście? Nie widziałem was wcześniej. Jestem Megumi, Ultimate Pisarka. Hej, Megumi! Jestem Daichi Nakata, Ultimate Piłkarz. Co? Piłkarz? Nie może być. Nie wierzę. Myślę, że to może być jakiś fake. Daichi Nakata. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. To jest 13 osoba. Ultimate Piłkarz. Albo Ultimate Piłkarz. On podał nazwę amerykańską i angielską. W sensie British English and American English. Którą wersję preferujecie? Co ważne, to jest ten część z Ultimate'em. Więc chyba jesteś dobry w piłę, co? Ha, nie tylko dobry, jestem najlepszy, najbardziej utalentowany w kraju. Jako nastolatek zadebiutowałem już w pierwszej lidze. Strzelając 3 bramki w finale pucharu i wygrywając nagrodę najmłodszego, najlepszego gracza, najmłodszego młodego gracza 2 razy. Więc musicie mnie szanować, ponieważ jestem super, haha!
Jest trochę arogancki, chyba? No chyba jest. Ale chyba nie będzie źle z nim. Wydaje się być całkiem spoko poza tym. Jasne, szanujemy cię. Super! Chcecie zacząć sztuczki? I uwierzycie, co zrobię z piłką. Nie trzeba, naprawdę. Na pewno są... na pewno robią wrażenie, ale nie mam teraz na to czasu. O, cóż. Skoro o tym mowa... Co myślisz o naszej aktualnej sytuacji? O, mam to gdzieś. Coś się stanie w końcu i będziemy mogli stąd odejść. Nie martwisz się wcale? Nie lubię się martwić, to nie jest zabawne. To ci był trochę króciutki vibe, co? Cóż, mam nadzieję, że masz rację, chociaż... Teraz się będziemy już iść, okej? Okay? Czy zdążymy jeszcze obskoczyć ostatnie osoby, które nam zostały? Tutaj mamy kogoś. Hej! Hej, miło mi cię poznać. Jestem Megumi, Ultimate Pisarka. Hej Megumi, jestem Pascal Yukawa. Ludzie nazywają mnie Ultimate Strażakiem. No, napakowane. Tak jak mówiłem, że to będzie strażak. Ale to po kurce masakrycznie widać po prostu. Wyglądacie zmartwione. Zmartwiony. Może potrzebujecie przytulasa. Czyli łagodny olbrzym. Okej. Okay. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie. Tymi gigantycznymi ramionami. Boję się. Nie trzeba, naprawdę. O, nie martwcie się. Nie użyję więcej newtonów niż trzeba. Chyba nasz nowy przyjaciel naprawdę chce cię przytulić, Megumi. Okej, chyba. Naprawdę? Widzisz? Było to źle? Teraz to zrobili? Nie, chyba nie. Tak czy siak? Pytamy każdego, co oni by zrobili w naszej obecnej sytuacji. Masz jakieś pomysły? Cóż, pomyślałem trochę. Chyba zbudowanie ogromnej, robotycznej pięści, która mogłaby przebić przez drzwi wyjściowe, byłoby dobrym pomysłem. Niestety, nie mam żadnych części, których potrzebuję, ani pewnie umiejętności. O, to smutne. Tak, ale obiecuję, że będę bardziej się rozglądał, może coś znajdę. Życzę ci w takim wypadku powodzenia. Tobie też, Megumi. Okej. Ktoś jeszcze tutaj? Chyba nie za bardzo. Zobaczmy. Wszyscy tutaj, dwie osoby? Tak. No dobra. Witaj. A, witaj. Powiedziała postać w fioletowym, podchodząc do niej z ciekawością o twarzy. Czy ona na luz mówi, jakie akcje wykonuje? Czy to jest scenarzystka? Kamera przybliża się na postać, czekając na następne słowa. Okej. Okay. Co z nią jest? Chciałam się przywitać, jestem Megumi, Ultimate Mystery Writer, no w sensie, daj się zastanawiam, jak to tłumaczyć. A jak bym to przetłumaczył, jakbym to wpisał, czekajcie, Mystery Writer, tajemniczy pisarz, no nie, no tak myślałem, że mi to przetłumaczy. Z chęcią, jeżeli macie jakiś fajny pomysł, jak przetłumaczyć ten talent, to z chęcią posłucham, może coś mi się akurat spodoba. Bo póki co to będzie chyba pisarka po prostu. Postać przedstawia się jako Ultimate pisarka. Kamera przesuwa się jak kobietę w różu. Czeka na odpowiedź. Jestem Sayuri Kurosawa, Ultimate reżyserka filmowa. Okej. To może być całkiem ciekawa postać. Wydaje się być taka... Coś jest trochę szalonego, to mi się już podoba od razu. Kurosawa, ciekawe nazwisko. Ultimate reżyserka. Rusała. Reżyserka. Chyba dlatego mówisz tak dziwnie. Ona pewnie nie chce opuszczać jakby takiego nastawienia z pracy. Okej, to wciąż dziwne. Tak, zawsze pracuję. Zawsze szukam nowych inspiracji. Potrzebuję być w formie. Jak udało ci się osiągnąć taki sukces jako reżyserka? W zeszłym roku zostałam nominowana za najlepsze... kręcenie oraz picture, to znaczy zdjęcia, filmy ogólnie na corocznej gali rodzaju nagród filmowych. A przegrałam z jakimś wyciskaczem US. Wtedy zdecydowałam pracować jeszcze ciężej, żeby znowu mnie tak nic nie przyćmiło. To ambitne. Co drogą, dlaczego myślisz, że... Co sądzisz o naszej sytuacji tutaj? Spirit comment.
Predicament to jest miejscówka, tak? Predicament. To jest... To nasze kłopotliwe położenie jest dużym, ogromnym wyzwaniem dla ludzi, którzy się tutaj zebrali. Musimy poszukać odpowiedzi. Ale nie wiem, co dokładnie powinniśmy zrobić. Przepraszam. W porządku, my też nie jesteśmy pewni. Dziękuję w sumie. Będziemy już szli, pa pa! Dziewczyna pożegnała się i powoli odeszła. Czy to spotkanie okaże się być pełne przeznaczenia dla ich obu? Kurde, tajemniczo. Całkiem spoko postać, chociaż zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Nie mam ostatniego gościa, w przeciwie przy nim zapiszę, bo nie wiem, czy potem się od razu stanie, striggeruje, a potem gościu kończymy. Także uwaga. Halo? Ej, hej! Miło zawsze poznać moich fanów. Co? Fanów? Chcieliśmy pogadać się przedstawić. Jestem Megumi, Ultimate pisarka, a ty? O, więc mówisz, że nie wiesz, kim jestem. Nie mam pojęcia. O, to smutne. Cóż, nazywam się Takeshi Kizuna. Ale większość ludzi zna mnie jako Ultimate YouTubera. Kibicuję. Czyli jeszcze raz Takeshi Kizuna Ultimate YouTuber. Jest, prowadzę Takeshi Castle, czyli zamek Takeshi. Najbardziej popularne show, nowe show na YouTubie. Po raz pierwszy o nim słyszę. Przepraszam, nie słyszałem o nim. Ja też samo, nie oglądam YouTuba za dużo. Cóż, jest pierwszy raz na wszystko. Pamiętajcie, zostawcie lajka i suba. O nie. O nie, 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 nie. Taki rzecz się robi. Och, pamiętajcie, żeby przydzwonić w dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia, kiedy pojawi się nowy... Okej, łapiemy. Sprawdzę twój kanał, jeżeli... Kiedy stąd wyjdziemy? O tak. Przecież jesteśmy zamknięci do bani. Czy masz pojęcie, co powinniśmy zrobić? Sorry, jeżeli... To byłby epizod mojego show. Poszedłbym w dzieci i uratował wszystkich, ale prawdziwe porwania wydają się trochę straszne. Tak myślałam, nieważne. Okej, będziemy szli. Zapomnijcie o subie. Będę robił specjalne wideo, kiedy dostałem 5 milionów subów. Tak pogadaliśmy z wszystkimi. Też tak myślę, dlatego moi drodzy. Skończmy w tym momencie. No, szczerze powiedziawszy, tak powiem. Na pewno nie powiedziałbym po pierwszych 40 minutach i poznaję wszystkich, że to są puste postacie. Wydało się mieć chociaż trochę głębi, co jest już bardzo dobrym znakiem, ponieważ no bałem się, że to będzie na początek, kiedy zaczęły te postacie do sobie przytakiwać i tak dalej, myślałem, że to będzie typowe parę postaci wrednych, reszta postaci taki czy owaki i to po prostu jest taki głuchy podział. Tutaj wydaje się być tego więcej. Same talenty są na pewno ciekawe. No muzyczka i asety, czyli tam graficzna część projektu, no taka... Jak to fangrany, ja też jak kiedyś zrobię fangrany, to pewnie też będzie w RPG Makerze. Też pewnie nie będę miał jakichś super rzeczy, żeby was jakoś świetnie zaskakiwać, także cóż. W ogóle teraz jak tak patrzę od boczku na tą postać, która jest obok, na tą reżyserkę, to dochodzę do wniosku, że bardzo podobny jest sprite do postaci ze Stardew Valley. Nie wiem, czy kojarzycie tę rubierkę, ale ta oczka ten od boczku strasznie mi to przypomina. Nie wiem, czy to była jakaś inspiracja, czy to po prostu jest taki moduł postaci, tak się je robi. I to Stardew nie jest to jakimś... Znaczy na pewno nie jest pierwsze w tym, ale jestem ciekaw, czy to nie jest właśnie do tego nawiązanie. No ale, bo zgubiłem wątek. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, tak jak powiedział nasz drogi Takeshi, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, to bardziej już moja inwencja. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Fajnie będzie, jeżeli będziecie ze mną poznać kolejną rompę. Na razie, szczerze powiedziawszy, jestem ciekaw, co będzie dalej. Jestem ciekaw, jak się zakończy prolog. No i na pewno do pierwszego morderstwa gramy. No i ja zazwyczaj nie rzucam takich projektów, więc po prostu plan jest taki, że gramy. I tyle. Dziękuję wam za uwagę. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zostawcie subika, żeby być na bieżąco. Oraz zapraszam do opisu, gdzie macie moje linki do mediów społecznościowych. Ja oczywiście polecam wam poprzednie mojego Twitcha, gdzie od poniedziałku do piątku streamujemy od 17. Wpadajcie, poznajmy się na żywo. Tak naprawdę zawsze możecie wtedy mi zadać pytanie, zostawić mnie w tle, jako radyjko, jako taki podcast. No mi to ogromnie pomaga, więc polecam. A to wszystko z mojej strony dzisiaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie bym nie przekreślał, wiem, że niektórzy pewnie od razu skreślą przez styl graficzny, przez to, tamto. Ja bym dał jeszcze temu szansę. Dawajmy szansę, może się po tym kryć naprawdę fajna i pomysłowa przyroda. Czy tak będzie? Zobaczymy już niedługo. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się. Hej, papa. Pa.